Zewnątrz czuł skrępowany i togami po prostu, który przeszywa się twoim wzrokiem i próbujesz po prostu przeczytać książkę. To jest straszne. Ja ostatnio siedziałem w autobusie obok takiego karka, po prostu rozsiadł się na półtorej siedzenia. Mhm. Miałem takie nieprzyjemne wrażenie, że on się gapi na mnie, że on się po prostu na mnie gapi, nie wiem czemu, tak nawet zerkając kątem oka wydawało mi się, że gapi i to było strasznie takie... Mogę się tylko domyślać. To było okropne, Jezu. Gdyby nie to, że był karkiem, to pewnie by się nie skończyło nas. Ale niestety, zanim przemawiała masa i rzeźba, a ze mną tylko masa. No cóż, no, tak czasem w życiu bywa. Ciesz się, że nie był to jeden z tych tkliwych karków. Że nie był to potężny gej. Nie no, chciałem powiedzieć, że powinieneś cieszyć, że to nie był jeden z tych tkliwych karków, którzy się pytają, czy coś ci dolega. Wiesz co, to był pełny autobus, ale ja się na przykład już nie łudzę, że pełny autobus uratował mnie od soczystego wpierdolu. Reszta po prostu siedziała na swoim miejscu. No ale wiesz, to jest takie egzystencjalne pytanie przeciętnego Sebastiana. Czy masz jakiś problem? I później ty, wyobraź sobie minę takiego Seby, jak zaczynasz mu opowiadać historię swojego życia. Takie... No w sumie to mam, słuchaj, moja historia zaczęła się, kiedy miałem 5 lat. Moja historia zaczęła się, kiedy się urodziłem i od tej pory było tylko gorzej. I have crippling depression. Ale... I po prostu siedzisz i ten kark tak słucha. I siedzi i naprawdę chce ci pomóc. I po prostu on... To jest to, że on ma tyle smutku w swoim sercu i nie może tego wytrzymać. I on musi ci przypierdolić, bo jemu jest smutno i on już nie może tego słuchać. Nie, on tak... Jezu, daj mi tą komórkę, nie gadaj tyle już. Bierze komórkę, dzwoni do psychiatry i cię tam wysyła natychmiast. To jest prawdziwy cel istnienia Semów w społeczeństwie. My po prostu wszystko mamy nie tak. Jak oni mają zadzwonić do psychiatry, jak ludzie się im opierają i uciekają i w ogóle? No to wiadomo, że trzeba ich obezwładnić. Mogą być groźni dla społeczeństwa. No wiesz, gają kopytami, nie wiem, gryzą po kostkach. U nas w gimnazjum jeden z moich znajomych się śmiał, że... Znaczy my akurat witem byliśmy połączonym z gimnazjum, że... Biegają takie, tacy gimnazjaliści 1,30 m, gryzą po kostkach cały czas, Jezu. Nie, ale to jest w sumie straszne, że idziesz do liceum i później roczniki gimnazjalne wydają ci się takie strasznie małe. Ale to nawet nie jest tego typu kwestia, wiesz? Tak? Ja patrzę na swoje zdjęcia z gimnazjum i ja widzę, że nasz rocznik przynajmniej, nie powiem, że wyglądał dojrzalej, bo... To zależy od osoby, tak? Ale wzrostowo to zdecydowanie jest różnica jak dla mnie. Znaczy swoje, miałem też tak samo jak w moim roczniku. I mam prośbę, ty się nie odzywaj na ten wzrostu. Ale nie! Ja nie jestem osobiarym przypadkiem! Co? Znaczy dobra jestem, ale nie... No. Ale nie o to chodzi, też mieliśmy wysokie jednostki w tej klasie i to jakby... Później ja przychodzę po skończeniu liceum już nawet, nie? Mhm. I przychodzimy razem ze znajomymi, którzy są mniejsi ode mnie, okej? Okay? O jakieś dobre kilkanaście centymetrów. O to nie trudno. I widzimy po prostu jak biegają dzieciaki, które przysiągłem, że wyciągnęli z jakiejś czwartej, piątej klasy podstawówki. Czwartej, piątej to i tak nie dojrze. To jest... Przychodzisz sobie do gimnazjum, patrzysz, no kurwa, dzieciaki z drugiej podstawówki palą fajki. Jezu. I takie... Chwila. To jest gmina. Znaczy, wiesz co, ja akurat mam na tyle miałem na tyle ogarnięte gimbolic bazium, że ten... U nas czasami z toalet czuć było taki cudowny zapach nikotyny. Znaczy... U nas wydaje mi się, że kiedy zaczynałem chodzić do gimnazjum, to były takie przypadki, ale później już nie. Jedyne co, to później zaczęły się faje pojawiać dopiero. A ludzie jak chcieli na faja wyjść, to zazwyczaj były lisbusy i wychodziły gdzieś. No. To już jakoś... Aż tak mnie to nie bulwersowało. I raczej nie będzie bulwersować, jak pierwszoklasista gimbus wychodzący na faja. To jest już...
byłem bardzo ostrożny. Wziąłem ten plik od Togamiego i zacząłem go przeglądać. Jestem ci wdzięczny, że wiesz, kiedy przerwać. Wiesz co, nie lubię siedzieć 5 minut na jednym ekranie. Moja ręka zatrzymała się. Kiedy dotarła do strony zawierającej jej kilka zdjęć z ten zbrodni. Imiona i zdjęcia ofiar ludobójcy Shaw wypełniały strony po stronie. Ken Harada lat 32, Tetsuhiro Honda lat 17, Gaku Shoji lat 23, Issei Kanno lat 14, Takeshi Yoshida lat 30. W ogóle muszę powiedzieć, że poziom... Dobra, jest imiona. Muszę powiedzieć, że poziom tłumaczenia jest naprawdę... Jestem pod wielkim wrażeniem tego, że wszystko jest przetłumaczone dokładnie tak jakby to było tłumaczenie normalne, filmowe. Bo masz nawet grafiki przetłumaczone. Ja zawsze doceniam, kiedy ludzie wkładają dodatkową pracę w to, żeby przetłumaczyć rzeczy, które nie są tekstem. Aha. Tylko są jakąś grafiką i to musi naprawdę dużo pracy kosztować, żeby zmienić i podmienić takie rzeczy. Chociaż też wiadomo, że może jest o tyle łatwiej, że po prostu obrazy... Masz właśnie statyczny obrazek, który tylko się tam, wiesz, zmienia jakaś perspektywa i w ogóle, ale mimo Aha. wszystko edycja na tym poziomie. Ja jestem pod wrażeniem. Nataro Komatsu, Takafumi Gono, Yoji Onda, Osamu Tsuji, Naoki Tsuchida, Masamune Takashi i tak dalej, i tak dalej. Cóż, przynajmniej dowiedziałem się, że dosłownie każda z jego ofiar została zabita i ukrzyżowana w dokładnie ten sam sposób. Dlatego zawsze zostawia wiadomość w gorączkach swojej łaźni, zapisaną krwią swoich ofiar na scenie zbrodni. Tylko czemu do cholery? On ich przybijał nożyczkami! No cóż, to jest ciekawa rzecz, na którą Togami nie zwróci na uwagi, a które może nam się przydać. Nożyczki. Nie wiem, czemu on ich przybijał nożyczkami, do. To się go zapyta, idź. Okej, okay, czekaj, zadzwacam. Nie jestem na tyle popierdolony, spokojnie. Zaraz na następną stronę. Jestem pewien, że znajdziesz tam coś naprawdę interesującego. Następną stronę. Okej. Okay. Profil podejrzanego. Morderstwa zdarza się późno w nocy, w dniach poniedziałek, piątek, albo w popołudnia, wieczory, weekendy. Najczęściej zdarzają się wczesnym popołudniem w weekendy. Bazując na tym, jesteśmy w stanie raczej założyć, że prawdopodobnie mam do czynienia z jakimś uczniem albo studentem. Dodatkowo mamy dowody wskazujące, że podejrzany pozostaje na miejscu zbrodni przez długi okres czasu. A co ucieka w panice. Nie było żadnych potwierdzonych sytuacji, w których podejrzany był widziany. Więc raczej nie ma na to wpływu żadny zewnętrzny wpływ. Bazując na tym nielogicznym zachowaniu, podejrzewamy, że podejrzany ma poważny przypadek. To ma jakoś pewnie ładną polską nazwę. Ja mam wyłączony, jestem daleko od komputera, nie sprawdzę się teraz chyba. Dissociative Identity Disorder. Rozdwojenie jaźni? Możliwe, że chodzi o odwojenie jaźni. Ja nie chcę powiedzieć głupoty, tak. Bo... Togami potwierdza, że... Mówią, że jest możliwe, że ludobójca Shaw jest osobą z wieloma osobowościami. Tulpa? To by wiele wyjaśniało. Jak... A to dlatego ta się z nami dzisiaj nie nagrywa? Ha! Wydało się! Kurde! Sprzedaliśmy go, nie może wyjść ten odcinek światło. Wypikaj. Zapomnę! Ty doskonale zdajesz sobie z tego sprawę, jak ja obrabiam odcinki lompy. Wait, czy ty wypikałeś tam te żarty, które... Oczywiście, że nie! O mój... Dobra, ale nikt nas jeszcze nie ścigał chyba o to, więc... Zupełnie o tym zapomniałem w ogóle.
A wiesz, myślałem, co mi się przypomniało, tak. Bo ktoś ostatnio to wysyłał? Co? Obyś poroniła. Ojej, weź. Co nie? Co stare jak świat. Jeszcze chyba ze starego layoutu YouTube'a to było. Oczywiście, że tak. Mój Boże. Bo to było w tych pięknych komentarzach, które można było zostawiać ładnie na kanale, nie to teraz. Wiele osobowości. Tak, coś jak widzisz w TV. Chcesz to mówić. Że to jest głupie, że nie można teraz prowadzić dyskusji na kanale. Że trzeba pod filmami? Znaczy się, z drugiej strony to zapobiega wysypowi pytań typu kiedy. No to są pod filmami, od wielka filozofia. Nie aż tak. Seralion, czy... kiedy host? Ej, przynajmniej o Legacy się nie doptują. Teraz zaczną. Nie, nikt nie jest na tle popierdolony, żeby chcieć oglądać Legacy of the Void. I before pytania, kiedy StarCraft HD? Ej, w sumie mógłbyś odświeżyć tamten let's play. Co nie? Nie, no akurat StarCraftowy był już raczej z tych, które powiedzmy, nie, że dało się oglądać. StarCraftowy się dobrze ogląda, to potwierdzam sam. Znaczy to, bo... nie, to już nie był ten moment, w którym patrzę na to z perspektywy czasu i mówię, że chcę to wypierdolić na zbity tej przy najbliższej okazji, ale nie wypada. Ja jedyne co to chciałem tego triggera odświeżyć, reszta spoko, ale... Nie mogę sobie wybaczyć tego, że ten trigger był wypluwany w tempie jakichś 16 odcinków dziennie. Naprawdę! Jak teraz mamy problem, żeby rąbę wstawić raz na ruski rok, to ja kiedyś stawię. Ja pamiętam, bo dokładnie wtedy liczę, że to było 16 odcinków jednego dnia. Ale to jeszcze wtedy, kiedy były... Ja, wybacz, dokończę tylko, okej? Okay? I już ci daję powiedzieć, że wtedy jeszcze był limit, albo 10, albo 15 minut. I dlatego 10, po prostu... tak 10-12, też nie. Łatwiej było wypluwać te filmiki tak masowo, bo miałeś jakieś 2-3 godziny materiału nagrane. No i tak, dzieląc i to wszystko na 10 minut, to z tego wyjdzie kilkanaście odcinków. Teraz stawiasz jakieś, nie wiem, 3-4, ale kiedyś musiałbyś stawić 12. Stary, nagrałem 15-minutowy odcinek Chronokosa i się okazało, że jest limit. No to co, przyspieszę go dwukrotnie. Right? 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 Ach, chcę się zabić. I po raz kolejny wszystko zaczęło odlatywać siną dal. Ale wszystko co usłyszałem do tej pory było znacznie bardziej niewiarygodne. Czy to, że to nie wydaje mi się takie dziwne, oznacza, że zaczną się przyzwyczajać do absurdów? Patrzcie, jak ze sprawą ludobójcy show. Tak, załadowana jak amunicja. Okej, zwijamy się. A? Gdzie? Stąd. I tu nie mam więcej do roboty. Ej, moment, to Gami! Po co mi się szlają z tym tygami? 95%. O stary, czyli w sumie... A potem jeszcze 2 giga DLC-ka. A, bo ty oczywiście chcesz japonizujący patch. Chciałem powiedzieć, że zostanę... Wersja, którą mam, chyba nie pozwala mi grać bez japońskiego patcha. To jest ten problem. Znaczy... Ja mówię tak, dla mnie to jest tylko dobrze, tak? Bo i tak nie planowałem grać z angielskim, nawet jeżeli będę miał możliwość. Z góry mówię, niech mnie policja ściga, pirasę, ale tylko dlatego, że chcę to kupić, jak będę miał PS4. Ja... A nie chcę kupować dwa razy tej samej gry. Ja prawdopodobnie będę chciał zrobić to samo, w sensie, że na pewno wersja na PS4 będzie kupiona, a jeżeli będę miał możliwość pociągnięcia tego na PS3, to zrobię i tam. Zresztą... Jest już wersja PSN-owa, jak chcesz. Zresztą ja mam tak, że ja ostatnio po prostu, jeżeli nawet coś piracę, to ja dążę do tego, żeby tę grę kupić. Ja właśnie też od pewnego czasu, bo jak byłem młodym żdącym, no to mogę sobie ich piracić, nic mi nie szkodzi. Tak, a teraz jestem dorosłym facetem i sobie myślę, że jak jakaś gra mi się podoba, no to ewidentnie chcę ją kupić, tak? Samo. Sousy trójka chociażby, tak? Podobało mi się, no to kupiłem je, tak? Sousy dlatego... trójka... Sosy dwójka mi się podobały, kupiłem. Sosy jedynka to gówno i dlatego nigdy ich nie kupię. Dokładnie. Ja ten... Kupiłem sobie Scholara, nie żałuję, bo bardzo fajnie jest grać. Dla mnie funkcjonalności sieciowe są już wystarczające, żeby sprzedać dla mnie grę, tak wiesz, żeby opłacało się. No to i to, żeby wspiera się twórców, to oczywiście też. Dlatego ja się zaczęłem na ten The Fire Fate z Dark Souls 3. Mały spoiler odnośnie DLC-ka dla widzów.
funkcjonalności sieciowe w DLC-ku są bardzo przyjemne, zwłaszcza jeżeli chodzi o walkę z drugim ukośnik trzecim bossem. I chcę, żebyście o tym wiedzieli. A, chodzi o Covenantowego. I chcę, żebyście wiedzieli, że nie będę robił tej walki online, chyba że ktoś mi za to zapłaci. Dobra, to jest... To jest jedyne, co chcę wam przekazać. Ej, w ogóle zabawnie byłoby, gdyby... I before komentarze pod filmem. Daj numer konta. Dodejty. Gdyby jak ten, jak uda się, jakby nagranie Soulsów przyciągnęło się do czasu, kiedy ja będę miał legalną wersję. Nie, aż tak długo nie planuję. Mhm. Ta postać raczej powinna być gotowa do końca tygodnia, tyle ci powiem. Znaczy, wtedy zobaczymy, kiedy ja będę gotowy. No tak. Ale to też raczej nie będzie wielki. Jak zrobisz do niedzieli wieczór, to spokojnie wtedy możemy. Mhm. No to co? Rompa. No i pobiegłem. Ścigamy Togamiego. No tak, pobiegłem za Togami, kiedy poszedł ze mnie. Ach, dobra, to... Ciebie mam już z głowy. No, a parę nie sprawdzę załatwienia przed sprawą klasową. Słuchaj, już? Ej, co, myślałeś, że będziemy razem na zawsze, przyjaciele na wieki wieków? Proszę, nie chcę słuchać takich pierdół, okej? Okay? Reszta śledztwa leży na swoich barkach. Działa na. Zapraszam na sprawie. I w ten sposób zniknął mi z oczu. Ja mam 99%. O, jest. I wiecie co jeszcze mam? 30 stopni w pokoju. O kurczę. Przez reaktor jądrowy. Znaczy, oczywiście przesadzam w tej chwili, tak? Ale czuję, że się robi coraz cieplej. I to nawet pomimo, że ta pojezdka nie wpuszcza ciepłego powietrza. To jest najgorsze. O. Bo rozumiem, gdyby ona... Tak głośno pracowała przez to, że musi ciepłe powietrze wpuszczać, tak? Ale ja mogę tam wstawić rękę i czuję, to powietrze jest chłodne. A i tak pokój się grzeje. O boy. Może po prostu to dlatego, Shinji, że jest ciepło. No, tak jak na Watykonie, kurwa, w środku zimy. Ej, cicho, mrożenie Kaspara było fajne. Ale to nie był ten Watykon, bo... No, to nie był ten Watykon, to nie był ten, ale zdaj było fajne, zobacz. Na tym Watykonie to bardziej chciałem mu wypierdolić telefon za okno, ale niestety się nie udało. Wyrekrutował mnie znikąd i wylał mnie tak samo szybko. To teraz Makoto służy jako demon w SMT. Czuję się zupełnie, jakby ciągnął mnie za kołnierz. Nie ukrywam, że dzięki niemu dostałem wiele dobrych informacji. Ludobójca Show. W seryjnym modelce odpowiedzialny za śmierć Furusaki jest najwyraźniej jednym z nas! Tu. I musisz się dowiedzieć, kto nim jest. Aby się tego dowiedzieć, jest parę miejsc, które musisz się udać. Najpierw scena zbrodni. Kobieta przebieralnia. Powodzenia. Powinienem też pewnie rozejrzeć się za męską przebieralnią. Inni mogą mieć też parę informacji, których ja nie mam, więc powinienem z nimi pogadać. No dobra. Ale to z następnym odcinku. Co? Zasypiasz? Ja już chyba idę. Serik, jak możesz zasypiać? No mówię, że jesteś taki świeży jak skowronek. Shinji, masz... Umę to tak. Skończyła mi się persona instalować, więc... Właśnie chciałem powiedzieć, że masz grę. Więc cieszę się, że wypuszczam wcześniej. Jest późno, więc pewnie po prostu ją dokończę instalować, bo teraz jeszcze DLC plus jakiś tam... Sprawdź, czy działa obowiązkowo. Pierwsze 15 godzin. 15? Tak. Ty mnie nie doceniasz! Nie, ja wiem, do czego jesteś zdolny, panie Ashes of Arian The Lidering City. Ej. Powiem szczerze, Link City nie przeszedłem bez snu. A to już jest coś. To prawda, ale kurwa przyszedłeś spać o 8. I spałeś do 13, jesteś pojebany. Do 12, what the fuck? Żegnają się z wami. Shinji. I se wersji. Trzymajcie się i dobranoc. Dobranoc.